Dziś przetestuję dla Was samowystarczalny tablet z ekranem LCD. Mówiąc prościej, jest to tablet, który jest komputerem. Posiada własny procesor, pamięć RAM czy dysk twardy, a dodatkowo pracuje na Windowsie 10 Pro. Tablet wykonany jest bardzo dobrze i solidnie, a wszystkie jego elementy są ze sobą mocno spasowane. Design jest estetyczny i uważam, że nowoczesny. Nic tutaj nie trzeszczy, ani nie skrzypi. Konsekwencja producenta co do doposażenia ich produktów jest jak zawsze utrzymana na poziomie. Jakiego tabletu tej marki bym nie użył, to zawsze wyposażenie jest bogate. W tym zestawie otrzymujemy zasilacz, by móc podłączyć tablet do prądu, smukłe i wygodne pióro, które jest bezbateryjne i bezprzewodowe, 10 końcówek do pióra, rękawiczka, ściereczka, a także instrukcja obsługi w języku polskim. Model BST-X5 posiada ekran o przekątnej 15,6 cala i proporcji 16:9. Jego powierzchnia robocza to 345x197 mm. Uważam, że taki rozmiar jest wystarczający do wygodnej i komfortowej pracy. Mimo iż jest spory, ma się wrażenie, że wszystko jest pod tak zwaną ręką. Ekran jest pokryty wytrzymałym i mocnym szkłem hartowanym, więc aby go porysować, musielibyście się tutaj naprawdę mocno postarać. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to jest on w rozdzielczości Full High Definition 1980x1080 pikseli w standardzie True Color oraz 8-bitowej głębi kolorów, co sprawia, że nie wystąpi Wam tu zjawisko bandingu. Podoba mi się, że producent dba o to, by ekrany ich tabletów oferowały świetne odwzorowanie kolorów. W tym modelu gama barw jest na poziomie 120 sRGB. Warto też wspomnieć, że ekran posiada szerokie kąty widzenia. Pozwala to na wiarygodne odzwierciedlenie kontrastu, a także kolorów niezależnie od kąta obserwacji. Jak w wielu tabletach tego producenta, na pleckach są wbudowane nóżki. I one zasługują tutaj na dużego plusa. Są mocne i wytrzymałe. Rozkładają się pod takim kątem, że gdy opieramy ciężar naszej ręki na ekran, to sprzęt nam się nie przesuwa, tylko stabilnie stoi w miejscu. Tej stabilności pomagają jeszcze takie dodatkowe ogumienia na przedniej ramce. Rozwiązanie sztos. Jeśli natomiast nie lubicie stopek, a wolicie pracować na specjalnych wysięgnikach, to ten model ma otwory z tyłu na obudowie o standardowych rozmiarach, które pozwolą Wam go zamontować. Posiada jeden przycisk fizyczny, którym włączycie i wyłączycie urządzenie. Tak jak mówiłem na początku, jest to komputer, więc wszystkie porty USB, czy HDMI, albo typu C też tutaj znajdziecie. Jeśli będziecie chcieli podłączyć myszkę czy klawiaturę, ona tutaj Wam zadziała. Dodatkowo wejście na mini jacka też jest, więc jeśli lubicie słuchać muzyki podczas pracy na słuchawkach, też jest taka możliwość. No chyba, że wolicie używać bezprzewodowych na Bluetooth, tak jak ja, to też możecie. Chcecie obejrzeć coś na YouTube, na przykład inne recenzje z tego kanału? Nie ma problemu. Tablet posiada wbudowany głośnik stereo oraz Wi-Fi. No komputer, no po prostu komputer z ogromnymi możliwościami. Jeśli chodzi o specyfikacje, to ten model posiada 256 GB pamięci wbudowanej, która posłuży Wam na zapisywanie swoich danych oraz 8 GB pamięci RAM. Jego procesorem jest Intel. Całość pracuje na Windowsie 10 Pro z możliwością aktualizacji. Ja przy pierwszym uruchomieniu, gdy tylko podłączyłem się do sieci, od razu dostałem info, że aktualizacja do Windowsa 11 już na mnie czeka. Pióro posiada 8192 LPS, czyli te poziomy czułości nacisku. Co czuć podczas pracy, która jest komfortowa, a utworzenie linii o różnych grubościach jest banalnie proste. A dołóżmy do tego 5080 LPI, to już w ogóle bajka. Wrażenia z rysowania są bardzo naturalne, ręka się nie męczy i można tworzyć z ogromną przyjemnością. Dodatkowo rysik reaguje pod kątem nachylenia nawet do 60 stopni, co też ułatwia pracę. Jeśli macie swoje przyzwyczajenia względem trzymania pióra, na przykład, nie wiem, lubicie je trzymać pod jakimś specyficznym kątem, to niczym się nie martwcie, bo ono zniesie naprawdę sporo. Dodatkowo jest lekkie i wyprofilowane w taki sposób, że palce nie bolą przy intensywniejszym i dłuższym używaniu. Posiada dwa fizyczne przyciski, które dzięki sterownikowi możecie zaprogramować po swojemu. Czy to cofnięcie, czy lasso, a może pipeta. Tutaj też zrobicie to bez problemu i tak jak chcecie. Sterownik jest do pobrania za darmo ze strony producenta. Jeśli szukacie sobie tabletu, który jest jednocześnie dobrym sprzętem i który będzie Wam służył na lata, to ten model Wam się sprawdzi.
Czy jesteście już średnio zaawansowanymi rysownikami, czy może początkującymi, ale chcecie pracować na dobrym sprzęcie, to ten model powinien Wam przypaść do gustu. Jeśli posiadacie ten tablet i na nim pracujecie, to napiszcie w komentarzu Wasze wrażenia, nie zapominając o subskrypcji tego kanału. Zapraszamy Was również do zapoznania się z innymi recenzjami. Do zobaczenia.